Witajcie wszyscy w kuchni Mariol. Dzisiaj upieczemy pasztet wieprzowy ze śliwką. Jest bardzo smaczny i łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tego pasztetu. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do garnka z wodą wrzuciłam 1,5 kg karkówki, jedno udko i to wszystko zagotowałam z liściem, ziołem angielskim i pieprzem. I teraz dodaję tutaj naturalną jarzynkę, trochę soli i będę gotować do miękkości. W międzyczasie dorzucę jeszcze marchewkę, pietruszkę, seler i cebulę. Na patelnię przekładam 2 duże łyżki smalcu, dodaję 2 pokrojone cebule oraz 0,5 kg wątróbki drobiowej. To wszystko podsmażam. Cebulę należy posolić. Do wątróbki i cebuli dodaję odrobinę świeżego tymianku. I tutaj mam ugotowane mięso oraz marchewkę, namoczone 4 kromki chleba tostowego wyważę i ten chleb wycisnę i to wszystko będziemy mielić łącznie z tą wątróbką i cebulą. Do pasztetu dodajemy sól, pieprz, majeranek oraz odrobinę suszonego czosnku. Do tego dodaję 2 garście suszonych śliwek. Wszystko dokładnie mieszamy. Mięso należy spróbować i ewentualnie przyprawić do smaku. Ja bym tu dodała trochę jeszcze majeranku i pieprzu. Po przyprawieniu pasztet nakładamy do foremek. Pasztet po wierzchu polewam olejem. On jest chudy, nie ma zbyt dużo tłuszczu w nim, tak więc warto go polać po wierzchu olejem. Taki wilgotny. No i pieczemy go godzinę czasu, temperatura 180-185 stopni. U mnie funkcja termoobieg, czyli dam temperaturę 180 stopni. Pasztet po upieczeniu i ostudzeniu zawinę woreczkiem i włożę do lodówki. On musi stężeć, będzie się lepiej kroił. Teraz jest jeszcze mięciutki. Pasztet chłodził się całą noc w lodówce, tak więc już będzie zwarty. Cudowny pasztet. No cóż więcej chcieć, no cudo. Pachnący, piękny pasztet. Z przepisu wychodzą 3 foremki pasztetu, jest jego naprawdę dużo. Ja sobie foremki tnę na pół, daję do woreczka i do zamrażarki. Tak więc mamy go na dłużej. Jeszcze spróbujemy pasztetu. Cudowny, dobrze doprawiony, smarowny, taki kremowy i z lekką słodyczą śliwki. Bardzo, bardzo smaczny. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.